I pytanie do obu panów, szczególnie myślę, biorąc pod uwagę, że no, Alan, na konferencji miałeś z matematyką pewne problemy. Tam, zmęczony byłem, się te pomyliłem. I znowu te wymówki, aha, nie? Zestresowany byłem. Żartami. Zestresowany. Ale pytanie z czatu, ile to jest 3 razy 3 plus 2? No 3 razy 3, no mnożenie, mnożenie jest pierwsze, tak? Nie. Ja tutaj, nie, mnie nie pytali. Kurwa. Ja pierdolę. 3 plus 3 razy 2, no to 3, 5, ja nie wiem, kurwa. Ty. 3 razy 3 plus 2. 9, pierdolę, 11. Nie, kurwa. Ale pytanie jest do obu, Denis, jakby nie uciekniesz. Ale powiedział pierwszy. 3 razy 3 plus 2. No 11. A tutaj? Też mi się tak wydaje. No. I teraz, moi drodzy, podtrzymamy ich w niepewności, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Poznamy, poznamy nie, odpowiedź ja wiem, w kolejnym jest, odcinku rundek. To jest ten, to jest. Nie, no, kolejność jest taka, że najpierw jest mnożenie, no, później jest dodawanie. Tak. Więc. Wiesz, jak nie czegoś nie praktykujesz. On pomyślał pewnie o tym, to się zawsze zadaje. Bo takie jest troszeczkę. Jest, tak, jest, kolejność jest inna, że jest dodawanie najpierw. Pomyślała, to, ale odpowiedział dobrze. No, no to widzicie, jakby ostatnim razem mieliśmy podchwytliwe zagadki, dziś mamy matematykę, a już w piątek najpierw zajmiemy mnożenie, się... A potem dodawanie. Słucham? Tak? Najpierw mnożenie, później no. Dodawanie. Tak, no mówiłem już przed chwilą. A już w piątek zajmiemy się anatomią człowieka. Chociaż jak za chwilę oni tutaj staną do face to face'a, to za chwilę znowu będziemy mieć anatomię człowieka. Dobra. To jest stres, kurwa, widzisz, to jest, wiesz... Więc myślę, że jeszcze... Się zastanawia, powiedz może 11. Zobacz, kurwa, on nadal myśli. Nie, się rozmyśliłem akurat, wiesz? Nie myślałem o tym akurat, wiesz? O czymś innym myślałem. Tak, Alan, 11, w porządku, dobrze. Nie. W takim razie... Też mi się tak wydaje, powiedział. No, tak, tak, tak. Ale ja teraz nie żartuję, nie żartuję. Po prostu bardziej chodzi o to, jak bardzo się 9, tym, 9. Jak bardzo się tym przejąłeś. No nie, nie przyjmuję. On nadal liczy, kurwa. No, wiesz, to mam nadzieję, że obaj... Ale memy będą teraz, co? Ale ja mam nadzieję, że wy obaj liczycie na to, że wygracie, więc to jest, wiecie, znane powiedzonko, umiesz liczyć, licz na siebie. Wam zostało liczyć na wasze pięści. Dobrze, kochani, w takim razie ostatnie pytanko z czatu i przechodzimy.